gościnnie. Zaprosił mnie Krzysztof Skowroński do swojego radia, oddając mi pełną swobodę na 3 godziny. Od 7 do 10 siedzę sobie i gram muzykę jak chcę, rozmawiam z kim chcę i tak to wygląda. I nigdy nie było z tym problemu. Zawsze wydawało mi się, że nie nadużywam tej gościnności, a jednocześnie miałem pełną swobodę. I przed tym wtorkiem Krzysztof Skowroński poprosił mnie, żebym się wstrzymał z rozmową z panem Dziębą, ponieważ radio dostało ileś pozwów i zapowiedzi pozwów, i żebym się o tydzień wstrzymał z rozmową z panem Dziębą. Ja miałem, oczywiście mogłem się o to spierać, ale uznałem, że jestem gościem w Radiu Wnet i skoro kierownictwo radia przekazuje mi taką sugestię, właściwie też i decyzję, to mogę albo nie prowadzić poranka, albo po prostu się do tego zastosować. Ponieważ lubię Krzysztofa Skowrońskiego i ocenię, poprowadziłem poranek, zaznaczając, że nie ma pana Dzięby i potem oczywiście powiedziałem o tym w komentarzu tygodnia. Wydaje mi się, że uczciwie wyłuszczając wszystkie kulisy tej sprawy. One są takie, jak teraz państwu opowiadam. Rzeczywiście, no, kilka pozwów. Jeden wyjątkowo kuriozalny do pana Stanisława Tomasza Bortkiewicza, dyrektora Biura Zarządu Telewizji Publicznej, który zagroził 500 tysiącami odszkodowania, które będzie wpłacone na laski. Zażądał przeproszenia na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Wszędzie, w moim blogu, wszędzie. Ja mu odpowiedziałem, że rzeczywiście pana przeproszę, ale chyba za to, że powyciąłem pana listem swoje buty. Za to mogę go przeprosić. I tyle. Niech sobie pisze pozwy, niech próbuje, ale ponieważ nie jest postacią anonimową i ma za sobą pewną historię, to ja z tej historii wyłuskam istotne elementy. Bo dobra zmiana to nie mogą być ludzie tacy jak ten pan. Ponieważ on już ma pewne dokonania inne. Ale to moja prywata, to nie chcę o tym mówić. Generalnie tak wyglądała sprawa z Radiem Wnet. Myślę, że to było chwilowe zakłócenie obrazu i wszystko wraca do normy, a radio jest wolne i już nie będzie. Po prostu to jest małe radio. Jak dostaje dużo pozwów na miliony, to to robi wrażenie. Nie każdy wytrzymuje ciśnienie tych liczb. Mnie to, że tak powiem, nie wzrusza, bo już mi straszono większymi odszkodowaniami. Jakoś szczęśliwie nie płacę. Chociaż, jeżeli przegram któryś proces i ktoś mnie trafi w końcu na paręset tysięcy złotych, to będę chodził z czapką pod kościołami i do końca życia gromadził to odszkodowanie, bo z domu bogaty nie jest. Chciałem tylko zaznaczyć, że chciałem obejrzeć pana wywiad w internecie, bo dosyć mocno został rozpropagowany. Obejrzałem go do połowy, dziś próbowałem go uruchomić, materiał został usunięty. Dobry wieczór. Pan tutaj wcześniej już nawiązał do pytania, które chciałbym zadać. Mianowicie, czy Polsce jest potrzebna reforma konstytucji? Ponieważ nasza konstytucja zawiera, moim zdaniem, bardzo dużo błędów, chociażby takich jak nie ma zasady, że prawo nie działa wstecz. Jest to taki lewicowy model państwa, można powiedzieć, narzucony nam tak naprawdę 21 lat temu. I czy Polska ma szansę na jakieś wolnorynkowe reformy, chociażby jak obniżenie podatku dochodowego albo VAT-u i takie poluźnienie, można powiedzieć, pasa przedsiębiorcom, szczególnie takim, którzy zaczynają właśnie przygodę z polskim fiskalizmem. Dziękuję. Wydaje mi się, że w ramach troski o polską kulturę należy zwrócić uwagę na system, w jakim działa kultura. Jeżeli na VAT
jest 5%, jeżeli na książki jest 5% VAT, to ten VAT należy znieść. Bo ludzie w Polsce nie czytają książek. Przeciętny Polak czyta 6 książek w ciągu roku. To naprawdę o wiele za mało. To już, ja nie mówię we własnym interesie, bo przecież umrę z głodu, jak będziecie tyle czytać. A takich jak ja jest wielu. Więc akurat Państwo, nie do Was powinien kierować te słowa, tylko do tych, co nie czytają, ale no tak jakoś. I zniósłbym VAT na książki. Chcemy promować książki, chcemy promować oświatę, no to zróbmy coś dla tego, żeby ludzie mieli tańsze książki po prostu, żeby ich było na to stać. Czy my możemy znacząco obniżyć podatek VAT? Od czasu, kiedy podpisaliśmy traktat lizboński i pokrewne dokumenty, to wiele majstrować przy VAT-cie już nie możemy. Możemy 2-3% obniżyć VAT, ale nie więcej. Czy możemy promować bardziej przyjazny przedsiębiorcom system? Jest pytanie, jakim przedsiębiorcom? Czy to ma być pan Starak, państwo Kulczykostwo i tego typu przedsiębiorcy? Czy też polskie, prawdziwie polskie firmy stające od podstaw, z kolan, budujące na następne pokolenie dopiero jakieś powodzenie. Znam takie firmy, jak Polska Długa i Szeroka, powstają. Innowacyjne, ciekawe, bardzo trudno i ciężko pracujące firmy. One mają najgorzej, bo one nie mogą stosować tak zwanej optymalizacji podatkowej, czyli przenosić swoją działalność na Antyle Holenderskie albo do Belize, albo do Panamy, jak pan Kulczyk. Tego polscy przedsiębiorcy nie robią, bo nie mają nawet na to czasu, po prostu są zapracowani. Więc skoro pan Morawiecki chce ulżyć doli małych i średnich przedsiębiorców, no to chciałbym, żeby ten pakiet ułatwień nie był tylko deklaracją, ale także stał się faktem. Chciałbym, żeby w Polsce zapanował mniejszy fiskalizm i żeby odmieniono podejście do obywatela. To obywatelowi należy udowodnić nieuczciwość, a nie traktować każdego obywatela jako potencjalnie nieuczciwego. To jest zasadnicza różnica w podejściu do obywatela. Obywatel stanu następny jest uczciwy, a dopiero jak go złapiemy na nieuczciwości, to mu dajemy po łapach. A nie tak jak teraz, że wszystkich nas, małych przedsiębiorców, drobnych, traktuje się jak potencjalnych złodziei, potencjalnych malwersantów nieuczciwych, nie używać słów jakichś takich mocniejszych, i dopiero my mamy udowodnić, że tak nie jest. Ten cały fiskalizm, sprawozdawczość rośnie, ZUS, który dławi nas wszystkich, przecież jest za duży. Nawet relatywnie w stosunku do państw ościennych ZUS jest za duży. Należy coś z tym zrobić, ale przecież wiemy, że ZUS jest piramidą finansową. Ile się do tego wsypie, to i tak to się wywróci. Tylko jeszcze nie wiemy kiedy. Przecież budżet państwa dokłada do ZUS-u kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie. To już nie chodzi nawet o piramidę wiekową, piramidę zatrudnienia w Polsce, ale system jest tak niewydolny, że trzeba coś z tym zrobić. Politycy od tego uciekają. Nie chcą zająć się ubezpieczeniami społecznymi. No i mamy sytuację, w której no, co miesiąc coraz więcej na ten ZUS trzeba płacić. I czy konstytucję trzeba zmienić? Oczywiście trzeba zmienić, bo tamtą konstytucję napisał Kwaśniewski ze swoimi koleżkami. To jest konstytucja, która już dziś jest niewspółczesna wobec tego, jak świat się zmienił, jak zmieniła się Polska i polskie społeczeństwo. My jesteśmy dużo mądrzejsi niż wtedy, kiedy nam tą konstytucję narzucano. Inne siły polityczne doszły do głosu. Więc trzeba zmienić konstytucję. Tylko ja nie wiem, czy jak pan prezydent Duda mówił o referendum konstytucyjnym na 11 listopada, to tylko mówił, czy chce je przeprowadzić. Bo jakoś cicho na ten temat ostatnio. W ogóle z panem prezydentem Dudą to ja mam duży problem, bo
szanuję niezwykle urząd prezydenta Polski, a jednocześnie zastanawiam się, czy pan prezydent jest poważny. Czasami odnoszę wrażenie, że nie do końca. Że sobie trochę żartuję. Ale to już odrębna kwestia. Ja przed dzisiejszym spotkaniem przeczytałam pana felieton w niedzieli i z tego wywnioskowałam, że muszę pana traktować jako Polaka, katolika, który się bardzo troszczy zarówno o Polskę, jak i Polaków. I teraz tutaj pan również ten temat rozwijał, który był zawarty, który jest zawarty w dzisiejszej niedzieli, czy znaczy w niedzieli, która będzie sprzedawana właśnie w niedzielę. I chciałam teraz z pana jednak zapytać o taką rzecz, że chyba jakiś czas temu, parę miesięcy, może dawniej, przeczytałam o tym, że pan proponował, żebyśmy się zaczęli organizować. Nie wiem, czy rzeczywiście to pamiętam, że to pan o tym mówił, ale wydaje mi się, że tak. I chciałabym, żeby pan ten temat rozwinął i czy rzeczywiście w Polsce zaczynamy się organizować, bo jak teraz widzimy, to PiS staje się super poprawny politycznie i tak jak pisze tutaj w polityce.pl matka Kurka, tak się nazywa ten felietonista, to oni zamieniają patriotyzm na filosemityzm. I nie będzie na kogo, znaczy ja nie będę miała na kogo głosować. Czy rzeczywiście jacyś ludzie chcą się organizować, się organizują? Dziękuję. Ja ciągle wierzę w to, że Prawo i Sprawiedliwość tak na serio chciało zmieniać Polskę. Ja ciągle w to wierzę. Ale ponieważ jestem człowiekiem doświadczonym już lekko, to uważam, że bez naszej presji to oni tak tej Polski bardzo zmieniać nie będą, bo już się wygodnie umościli. Że tłuste koty nie łapią myszy. A oni przez 2 lata już złapali trochę tłuszczu, a jak mówi stare rosyjskie przysłowie, z żyru biesica, czy z tłuszczu można zwariować. Więc trochę musimy odchudzić pisowców, trochę ich pogonić do roboty i trochę ich nadzorować, bo to my daliśmy im władzę, żeby nie zapominali o tym, że my im też możemy władzę odebrać. Że władza nie jest dana raz na zawsze, że żaden z nich nie jest Ludwikiem XIV, Królem Słońca, że każdemu z nich to nawet bardzo daleko do tego typu postaci, chociaż tu Słońce wcale nie był postacią chwalebną. Oni wszyscy są z nas i dopóki z nami rozmawiają, jest okej. Okay. Ale jeżeli przestają rozmawiać, wiedzą lepiej, to trzeba nimi potrząsnąć. I dlatego musimy się organizować w kluby obywatelskie, w kluby refleksji i musimy im przekazywać nasze żądania. Nie prośby, nasze żądania, bo my musimy ich pilnować. Oni poszli po to, żeby zreformować państwo i nie będą tego robić na niby, tylko mają to zrobić naprawdę. Mają wreszcie przywrócić jaki taki stan poszanowania prawa, jaką taką sprawiedliwość społeczną i jaką taką sprawność państwa jako aparatu administracyjnego. Mają to państwo odchudzić i mają przestać uprawiać nepotyzm i kolesiostwo. Jak to jest, wiem. Państwo też wiecie. Zwłaszcza na szczeblu powiatowym, miejskim, nie jest za dobrze. Ale nie łudźmy się, że sam prezes Jarosław Kaczyński, którego bardzo poważam, jest w stanie utrzymać w szeregach PiS jaką taką karność. Znaleźliśmy się, i to już mówiłem państwu, z którym wcześniej się spotkałem, znaleźliśmy się w bardzo trudnym momencie władzy. Bo teraz się decyduje, czy oni pójdą kraść, czy będą uczciwi.
Jeżeli pójdą kraść, to już po nich i po nas. Bo co w zamian przyjdzie? Ile czasu stracimy, zanim pojawi się jakiś nowy polski ruch patriotyczny, niepodległościowy, który będzie zdolny wygrać wybory? To już lepiej, póki co, z powodów praktycznych, pilnować PiS-u, żeby się nie zwieźli. Pilnować ludzi PiS-u, żeby nie kradli. I pilnować, żeby do PiS-u nie dostawała się najgorsza hołota, która przy każdej władzy jest. I żeby ta hołota nie zaczęła machać jak ogon psem i mówić, płyniemy, przyklejając się do burty. PiS trzeba oskrobywać z hołoty i ludzi, którzy mają lepkie ręce. Innej drogi nie widzę. Musimy ich pilnować, krzyczeć, łajać i zmuszać do tego, żeby byli przyzwoici. Bo ja ciągle wierzę w to, że dojście PiS-u do władzy to jest głęboka zmiana etyczna, najważniejsza. Zmiana etyczna w sprawowaniu władzy. I niech oni nie zabiorą mi tego przekonania, no bo wtedy rzeczywiście pozostanie już tylko konspiracja i budowa ruchu, który rozwali cały obecny establishment polityczny. Szanowny Panie, kilka spraw króciutko. Pierwsze, jak chodzi o ten Izrael, ja myślę, że jest takie nieraz powiedzenie, kto pierwszy się ma komuś powiedzieć dzień dobry. Myślę, że ten lepiej wychowany. Więc tak, żeśmy pojechali do Izraela, się nic takiego strasznego nie stało. Przede wszystkim, żeśmy nie pojechali negocjować ustawy, którą nasz parlament uchwalił. I teraz następny ruch należy do Izraela. I się nim zbytnio nie zajmować. Zgadzam się z Panem, że panią Azali powinniśmy powiedzieć, że jest persona non grata, niech sobie jedzie, gdzie chce. Natomiast w Polsce mamy wolność i nikt nam tej wolności nie zagospodaruje. Chcę tu publicznie panu podziękować, bo ja pana odbieram jako zwolennika PiS-u, ale patrzącego krytycznie na to, co PiS robi. I skoro opozycji normalnej nie ma, to chwała Bogu, że między innymi pan i niewiele, niestety bardzo niewiele ludzi taką opozycją, że tak powiem, jest. I myślę, że tutaj może pan nie docenia tego, że PiS działa w skrajnych warunkach. Przecież to jest no obłęd. Afery jedna po drugiej, następne i tak dalej gonią. I trzeba sobie z tym jakoś radzić. I tutaj na razie póki co nie mamy moim zdaniem żadnej alternatywy na ten moment. Bo partia jak powstanie jakaś X, to żeby ona jakoś funkcjonowała, to trzeba lat. I ostatnia sprawa, jak z filmem w Dolinie Niniwy. Ja się z panem zgadzam, ma pan rację. To jest różnica temperamentów. Ja bym wolał, żeby szybciej wszystko szło, ale rzeczywiście grzeczny się ukłoni pierwszy. Ja jak sobie o tym przypomnę, to też się kłaniam pierwszy. Jak nie, no to jestem potem niepocieszony. Natomiast jeżeli chodzi o film Święci z Doliny Niniwy, mówiący o chrześcijańskim mieście Karakusz w Dolinie Niniwy, które było zdobyte przez państwo islamskie, a teraz się odbudowuje z ruin, to jesteśmy na najlepszej drodze do tego, żeby już zebrać fundusz na ten film. Wpłynęło ponad 70 tysięcy złotych. Myślę, że w niedługim czasie przystąpimy do pracy, a obiecuję państwu, że jak film będzie gotowy, to przyjadę i go tu pokażę. I to wtedy już. To będzie najlepsza odpowiedź na to, czy da się robić społecznie dobre filmy. Bo jestem przekonany, że to będzie dobry film. Witam serdecznie, Marek Kraska. W ostatnich harcach pana prezydenta Dudy właściwie zastanawiam się, jak powinien wyglądać system polityczny w Polsce, bo zawsze byłem zwolennikiem systemu prezydenckiego. No ale niestety okazuje się, że może być różnie, jeśli byśmy zmienili konstytucję, bo właściwie większość się zbliża, że być może niedługo dojdzie do takiej skali w parlamencie, że będzie można zmienić konstytucję. W jakim kierunku uważa pan, że powinny
nastąpić zmiany w konstytucji, czy system prezydencki, czy jednak kanclerski. Ja nie jestem konstytucjonalistą, to pewnie nie udzielę panu takiej bardzo kompetentnej odpowiedzi, ale wnioskując z praktyki polskiego życia politycznego, wolałbym system kanclerski, bo on odzwierciedla większość sejmową, czyli w większym stopniu głos obywateli. Prezydent mimo wszystko jest wybierany jako osoba, a potem nie mamy wpływu na to, jakimi współpracownikami się otacza. To jest pewien problem, który widzimy także i przy obecnym prezydencie, kiedy Unia Wolności powoli go zaczyna otaczać. Więc wolałbym system kanclerski, na którym jest większa kontrola, niż system prezydencki, w którym oddajemy władzę w ręce prezydenta, a prezydent już sobie robi co chce przez całą swoją kadencję. Mógłbym poprosić pana głos, bardziej się przebije, ja jestem zwykłym człowiekiem, odnośnie przesłuchań w komisji Amber Gold, bo mnie bulwersuje to, że tak wiele osób, prokuratorów, sędziów i tak z tych prominentnych osób na stanowiskach ma tak słabą pamięć, żeby nagłośnić, bo że takie osoby nie powinny pełnić tych urzędów, powinny być zostać zwolnione, skoro taka słaba pamięć, ja powiem przez szereg lat, 40 lat nauczycielem, uczyłem gry na fortepianie, ja musiałem mieć pamięć i nie mogę sobie pozwolić na taką niepamięć. Pan zwrócił uwagę na pewien syndrom psychiatryczny niemalże, że widocznie do niedawna jeszcze prokuratorów, funkcjonariuszy tajnych służb i polityków dobierano według kryterium słabej pamięci. Czyli jak masz słabą pamięć, to zrobisz karierę, bo nie będziesz pamiętał nawet, dlaczego ją robisz. Mam zadać krótkie pytanie. Pierwsze, co pan sądzi na temat polityki Stanów Zjednoczonych w stosunku do Polski? Czy rzeczywiście Trump chce zrobić Polski strategicznego partnera w kontekście tej złożonej dzisiaj sytuacji Izrael, Polska, Stany Zjednoczone? A druga, czy jest szansa, żeby w tej kadencji rzeczywiście odbudować media polskie? Dziękuję. Zacznę od odpowiedzi na drugie pytanie. Nie, nie ma szansy, aby w tej kadencji odbudować media polskie. Dlatego, że telewizja publiczna ma zarząd taki, jaki ma i kadrę. Zmarnowane 2 lata. Następne będą też zmarnowane. A innych ruchów, poza mówieniem o repolonizacji, nie widzę. To są procesy, które trwają całe lata. Jeżeli nie zostały zapoczątkowane na początku kadencji, to już w tej kadencji nic się nie zrobi. Niestety, jestem pesymistą. Natomiast pana pierwsze pytanie, może pan przypomnieć, bo już wyleciał. Czy można wierzyć Trumpowi? Czy można wierzyć Trumpowi? Ja nie wiem, kiedy Trump jest prawdziwym Trumpem. Czy jak przemawia w Warszawie, czy jak dopuszcza do tego, żeby Senat amerykański procedował nad tą słynną uchwałą. Wydaje mi się, że Trump jest taki, jak wymagają tego okoliczności. Jego trudnej władzy, bo ma cały czas ogromną opozycję wewnątrz kraju. A problemami polskimi to on się specjalnie nie zajmuje. My jesteśmy dla Stanów Zjednoczonych tyle warci, ile dolarów amerykańskich jest zainwestowanych w Polsce. Skoro nie za wiele, to nie za wiele jesteśmy dla nich warci. I myślę, że w każdej chwili mogą nas przehandlować z Rosją, jeżeli tylko korzystny będzie układ z Rosją przeciwko Chinom na przykład. Musimy sobie z tego zdawać sprawę, spieszyć się i wykorzystywać wszelkie okoliczności do tego, żeby uzgrywać polski interes wszędzie, gdzie się to da. A do tego musimy mieć bardzo sprawny aparat państwowy, sprawnych polityków, sprawne elity. Bo to wszystko niestety trwa, żeby to odbudować.
nie jest już tak źle jak w 90 roku, nie jest już tak źle jak w 2000 roku. Wiecie Państwo, czym ja mierzę stan polskości w Polsce? Poziomem sprzedaży Gazety Wyborczej. Pozwalam sobie zapytać Pana jako Krakusa. Jako Krakusa. Jestem absolwentem Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Jestem mężem absolwentki Krakowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Więc mam tak powiem krakowskie pytanie. Chodzi mi o reformę szkolnictwa wyższego. Czy uważa Pan, że rację ma Krakus Jarosław Gowin, wicepremier, który ten kształt reformy promuje? Czy wręcz przeciwnie, uważa Pan, że rację ma Krakus Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu, który uważa, że ta reforma jest kiepska? Tak się składa, że znam ich obu jako Krakus i powiem, że żaden z nich nie ma racji. Pan Gowin nie ma racji, ponieważ miał być ministrem obrony narodowej, a został ministrem szkolnictwa wyższego. I dopiero wtedy, a wcześniej był ministrem sprawiedliwości, więc jak widać jest multifunkcjonalny i jego reforma jest powszechnie krytykowana w środowiskach akademickich. Czyli słusznie, no to jest inna kwestia, ale jesteśmy dziś, nasze najlepsze uczelnie są notowane gdzieś w piątej setce uczelni światowych. To chyba trochę za nisko jak na nasz potencjał narodowy. Więc coś z tym trzeba zrobić. Marszałek Terlecki nie ma racji, bo gdyby miał rację, to jego uczelnia Ignacjana byłaby przodująca w Polsce, a chyba nie słyszeliście o niej za bardzo. Myślę, że dopóki strumień pieniędzy na naukę będzie kierowany na takie badania, jak na przykład Gombrowicz od tyłu, próba krytyki analnej, to dopóty niczego nie osiągniemy. Mówiąc krótko, należy zahamować wypływ pieniędzy na bzdury i skoncentrować się na dziedzinach, które chcemy rozwijać, które strategicznie są ważne dla naszego przemysłu, inwestycji i myślenia o przyszłości Polski. My musimy sobie powiedzieć, czym Polska ma być w przyszłości. Jakie są mocne strony tego, co dziś robimy i naszego obszaru, i naszych zasobów surowcowych. Mamy Akademię Górniczo-Hutniczą, jedną z wybitnych uczelni, która zawodowo przygotowuje ludzi do ważnych dziedzin. Takich chociażby jak poszukiwanie surowców, czy geofizyka, geologia. Są dziedziny, na które powinniśmy zwracać bardzo wielką uwagę, bo leży jako Polska na bogactwach naturalnych i trzeba, żebyśmy nie leżeli, tylko wstawali dzięki bogactwu. Więc coś trzeba zmienić w systemie polskiej nauki. Należy promować te badania, które przyczyniają się do rozwoju przemysłu, wytwórczości, produkcji, a nie te, które są przyczynkarskie, bezsensowne i wtórne. Jak to ocenić? No nad tym rzeczywiście trwa ogromna dyskusja, ale system, który proponuje marszałek Terlecki, nie istnieje, bo on tylko krytykuje, a system, który proponuje pan Gowin, jest takim wypomadowanym pomysłem Kudryckiej, wcześniejszym. Nic więcej. A tu potrzebne jest tąpnięcie, rewolucja, żeby przynajmniej 2, 3, 4 polskie uczelnie przebiły się do pierwszej setki światowych uczelni. Pozwolę sobie z racji tego. Tak, za chwilę. Chciałem nawiązać do właśnie tematu, który Pan tutaj poruszył odnośnie innowacyjności. Czy jest Panu znany problem kadr średniej wysokości, że tak powiem, kierowniczych tutaj państwa polskiego, które ma za zadanie wspierać innowacyjność w gospodarce i wcielania w życie naukowych pomysłów?
gdzie uznaniowość jest, przynajmniej tak jak doszły do mnie słuchy, uznaniowość jest bardzo wysoka, a odrzucanie projektów, wniosków o dofinansowania wysoka, no i przez to wiele wynalazków polskich leży nadal w szufladach, bo państwo polskie przez to, że no cały czas gdzieś ta bananowa republika kolesi w tym względzie panuje. Czy pan coś na ten temat wie? To jest oczywiście bardzo niewdzięczny temat, bo tam, gdzie się pojawia ocenność, tam się pojawia tysiąc opinii. Dziś zatrważające i niedobre dla polskiej gospodarki jest to, że poziom inwestycji nie dochodzi nawet do 20% PKB. To jest bardzo niski poziom inwestycji. To znaczy, że konsumujemy, a nie wytwarzamy. Długo wzrostu gospodarczego na samej konsumpcji wewnętrznej nie uda się utrzymać. Trzeba w Polsce inwestycji. Czyli trzeba lepszego klimatu, większego optymizmu dla rodzimych inwestorów i inwestycji zagranicznych należy. Należy im sprzyjać, ale nie tak, jak sprowadza się do Polski bank JP Morgan, jeden z banków, który wywołał kryzys światowy, że oferuje się tutaj JP Morgan preferencyjne warunki i dopłaty do stworzonych miejsc pracy. To JP Morgan będzie tutaj coś wytwarzał? Nie. JP Morgan będzie transferował zysk za granicę. Kolejna instytucja na polskim rynku, która będzie transferowała zysk za granicę, zamiast zostawiać go w kraju. Nam potrzebna jest wytwórczość i produkcja, które będą generowały eksport, ale polski eksport, a nie eksport polskich montowni zagranicznych koncernów. Bo można sobie wyobrazić sytuację, że pewnego dnia zagraniczne koncerny znajdują lepszy rynek pracy i gremialnie wycofują się z Polski. I następuje wtedy załamanie eksportu i załamanie wzrostu gospodarczego.